materiale zapoznasz się ze sposobem podłączenia sygnału czujnika wysokiego ciśnienia paliwa oraz typami czujników, jakie możesz spotkać w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa. Informacje na ten temat znajdziesz na schemacie dla sterownika typu Direct. Pamiętaj, sygnał z czujnika wysokiego ciśnienia paliwa jest niezbędnym sygnałem do prawidłowej pracy i kalibracji systemu gazowego i należy rozciąć go na pierwszym kanale emulacji, wejście analogowe IN-AN-1 i wyjście analogowe OUT-AN-1. Najczęściej spotykanym typem czujnika wysokiego ciśnienia paliwa jest czujnik 3-pinowy, gdzie znajduje się masa, zasilanie plus 5 V oraz analogowy, napięciowy, narastający sygnał ciśnienia. Pamiętaj, sygnał z czujnika wysokiego ciśnienia podłączany do pierwszego kanału emulacji, wejście IN-AN-1, wyjście OUT-AN-1, musi być sygnałem narastającym. Drugim spotykanym typem czujnika jest czujnik 4-pinowy, gdzie znajdziesz przewód masy, zasilania plus 5 V, napięciowy analogowy sygnał ciśnienia oraz analogowy sygnał temperatury paliwa. W tym przypadku należy określić, który przewód jest sygnałem ciśnienia. Czujniki 4-pinowe ze zintegrowanym pomiarem temperatury możesz spotkać w autach marki Subaru, Opel. Dla tych dwóch typów czujników analogowych możesz użyć wbudowanej emulacji wysokiego ciśnienia ECV oraz możesz zastosować dodatkowy emulator pompy paliwa EZP. Trzecim typem czujnika, z którym możesz się spotkać, jest czujnik cyfrowy. W tym przypadku nie zalecamy rozłączania sygnału ciśnienia, aby nie zakłócać cyfrowej transmisji do sterowania benzynowego. Tego typu czujnik spotkasz w nowszych silnikach marki Chevrolet, GMC, Opel, GM, grupa WAG. Pamiętaj, dla tego typu czujnika wymagana jest bezwzględnie emulacja CWO, ciśnienie wysokie z OBD. Czwartym typem czujnika jest czujnik 4-pinowy, który oprócz przewodów zasilających, masa i plus 5 V, posiada dwa napięciowe, analogowe sygnały wysokiego ciśnienia. Jeden narastający, a drugi opadający, czyli odwrotny. Tego typu czujnik spotkasz w nowszych silnikach marki Alfa Romeo, Fiat, Jeep, GMC, Chevrolet. W tym przypadku, chcąc prawidłowo emulować sygnał czujnika ciśnienia, należy rozciąć dwa przewody sygnałowe. Narastający na kanale emulacja 1, przewody IN-AN-1, OUT-AN-1, a opadający na kanale emulacja 2, przewody IN-AN-2, OUT-AN-2. W tym przypadku wymagana jest jednoczesna emulacja dwóch kanałów. Stosując emulację ECW czy EZP, należy na kanale emulacja 2 aktywować emulację EOC. Na schemacie znajdziesz również, jak podłączyć sygnał ciśnienia w przypadku stosowania dwóch sterowników Direct w trybie Master Slave dla silników 6- i 8-cylindrowych. W tym przypadku dla sterownika Master rozcinamy sygnał ciśnienia, natomiast do sterownika Slave, do wejścia IN-AN-1, podłączamy wyjście OUT-AN-1 sterownika Master. Takie podłączenie daje prawidłowe działanie systemu gazowego. Szczegółowe informacje znajdziesz na schematach oraz w dokumentacji. Pamiętaj, pomocnymi narzędziami przy podłączaniu sygnału czujnika ciśnienia jest wbudowany oscyloskop w trybie wejścia analogowe 1, zakładka Direct oraz rozłącznik wejść-wyjść dostępny na zakładce Emul.